No, kotkom dałem kolację i zobaczcie wybór, jaki mają. Felix, wędlinki, o, pokrojone, mleczko bez laktozy, tam chrupki. No, to już się kotki najadły. Basieńka, tutaj Maja, a tutaj jeden przyleciał na krupusy. Wołałem dorosła, on przyleciał i jadł. Zobaczymy, czy jeszcze je. O, wraca. Ten. Widzicie? Który to był? Pokaż na się. Który to byłeś? Zyzio, to ty? To ty, Zyzio? No. On przyszedł na korpusy. Chyba 10 minut jadł. I to sporo zjadł. No, proszę. Tutaj kości są. Z mięsem takie, gdzie już nie mogę obrać. A tutaj same mięsko. No i Zyzio tutaj przyszedł. A jest Zyziulek. Jakby tam nie było. On chyba ze względu na mój głos to leci za mną. Się czuję dorosły. No. A tam jest spryciarz, czeka w kolejce, o, widzicie? On czeka, żeby przyjść tu się najeść. No a szramka nie ma, kochani, nie ma. Przynajmniej na razie nie ma. No, a to idę, bo on zaraz przyjdzie. Tutaj niech się przyjdzie. Niech sobie poje. Ciulek. Jedzenia ci u nas dostatek. Także mogą kotki jeść. No. Siedzi tam pod drzewem. Odeszłym, ale nie przyjdzie. Siedzi tam. Nic, muszę pójść całkiem się schować do bocianówki. To on dopiero przyjdzie. A nasze kotki wcześniej były na schodach tam pod stołówką. Miałem dwie porcje. No to wszystkie się najadły. Nawet zostało jeszcze trochę. Nie za dużo zjadły. Także mają tutaj mięska, że hej. No, wraca Zyzio. Na mnie czekasz, Zyzio? Kiciulku? Na mnie chyba. Już idę.